Hej, mam na imię Kasia, a w dzisiejszym filmie zdradzę Ci 5 rzeczy, które chciałabym wiedzieć wcześniej, zanim zaczęłam malować akwarelą. Koniecznie obejrzyj, a unikniesz podstawowych pułapek i przede wszystkim będziesz mogła korzystać w pełni z tej szerokiej gamy możliwości farb akwarelowych. W dzisiejszym filmie dowiesz się po pierwsze, jak unikać plam, nierównomiernego rozchodzenia się farby, czy też łuszczenia się papieru. Drugie, jak radzić sobie z nadmierną ilością wody. Trzecie, jak uniknąć zlewania się wszystkiego w jedną całość oraz efektu przemalowania pracy. Oraz czwarte, jak uzyskać trójwymiar w pracy. No i piątka, ale wcale w żaden sposób nie ostatnia, jak ratować swoją pracę, czyli czy da się odmalować to, co zostało już namalowane. Szczególnie zachęcam Cię do pozostania do końca filmu, ponieważ ostatni punkt jest genialny. Będzie czekać na Ciebie na koniec wisieneczka. Akwarela. Większość z nas miała do czynienia z takimi farbami, które są używane jakby w kontakcie z wodą już w dzieciństwie, myślę, że gdzieś w przedszkolu czy też podstawówce, a tyczyło się to farb plakatowych. Tylko że farby plakatowe to zgoła troszeczkę inna historia. Farby plakatowe to taka studencka albo tańsza wersja gwaszy, które mają za zadanie kryć, które kryją. Natomiast akwarela to zupełnie inna bajka. I szkoda, że od samego początku nie wiedziałam, że i w tym momencie już teraz bardzo dobrze wiem, za co tak naprawdę tak mocno kocham farby akwarelowe i samą akwarelę i pracę z nią. Właśnie za to, że mogę tworzyć tą ulotność, tą delikatność, którą ma w sobie za pomocą właśnie tych delikatnych kolorów i tego, że można stopniować intensywność koloru, ale również jeżeli mam taką potrzebę i chcę coś bardzo mocno zaakcentować, mogę tworzyć mocniejsze obrazy, takie bardzo mocno nasycone i wtedy po prostu mogę sobie bazować na 5, 8, nawet 10 warstwach. Ale potrzebne są do tego narzędzia, aby móc takie rzeczy tworzyć. Możesz tworzyć lekkie prace, bardzo delikatne. I tak jak tutaj masz tą różę, znajdziesz tutorial tej róży na moim kanale. Możesz tworzyć mocniejsze rzeczy, tak jak tutaj ta pigwa. Czy tak jak ten tutaj pan kameleon, który też jest bardzo mocny w przekazie i on został stworzony również farbami akwarelowymi. Można tworzyć takie kokosy. Piętność tego, co Ty możesz zrobić z tą akwarelą, jest naprawdę tak szeroka i bardzo dużo możesz z nią zrobić. Ale zanim przejdziemy do tworzenia takich oto cacuszek, to muszę Ci powiedzieć, co skróciłoby tą moją trasę i co zapobiegłoby przed takim zniechęceniem do malowania, bo przytrafiło się też i do mnie, bo również zniechęciłam się na pewnym etapie do malowania. I to jest takie 5 rzeczy, które zdecydowanie uchroniłyby mnie od tego. Punkt pierwszy. Jak uniknąć plam i łuszczenia się papieru? A więc tak, myślę, że to był pierwszy problem, z którym się spotkałam, kiedy zaczynałam swoją przygodę z malowaniem. Obserwowałam innych artystów, którzy tworzą swoje rzeczy i zastanawiałam się, kurczę, jak oni to robią? Dlaczego im to tak wychodzi? Ale to jest ekstra. Jak to zrobić? I korzystając też z różnych treści i różnych filmików, tutoriali i tak dalej, no nie zawsze był taki efekt, jakiego oczekiwałam. I można by było rzec, że brakowało umiejętności. No akurat w tym przypadku nie była to kwestia umiejętności, tylko materiałów. I to jest pierwsze, z czym spotkałam się i było dla mnie najtrudniejsze, bo nie potrafiłam stworzyć takiego przejścia plam, takiego przejścia kolorów, jak pokazywały te filmy. Te kolory się w ogóle w taki sposób nie łączyły. W pewnym momencie, kiedy ja dawałam kolejną już z rzędu warstwę, ten papier zaczynał się rolować, zaczynał się dziać jakieś cuda na kiju, więc naprawdę, to spowodowało moje pierwsze zniechęcenie do malowania i wróciłam dopiero po jakimś czasie i przekonałam się, że najważniejsze w malowaniu akwarelu tutaj nie da się niestety oszukać i nie da się tego narobić na tanich zamiennikach, jeżeli to można nazwać zamiennikami. Najważniejszy jest tutaj papier.
No i cóż, bardzo dużo się zmienia, jeżeli zaczniesz od dobrego jakościowo papieru. Jak wielka jest różnica między celulozą a bawełną? Ten wie, kto spróbował i tego, i tego. I jeżeli już spróbujesz, na przykład zaczęłaś od celulozy i później weszłaś na bawełnę, no to już wiesz, do tej celulozy nie wrócisz, bo ona ma tak duże ograniczenia, że bardzo ciężko się na niej pracuje. I tu dla mnie niezawodnym papierem jest papier Arches, który oczywiście Arche, jak zwał, tak zwał, jak sobie czytał, tak czytał. Arsz, Arches, Arsz. Jak to woli, ale papier jest po prostu genialny. Test tego papieru znajdziecie również na moim kanale. To jest 300. 100% bawełna. Tu mamy cold pressa, tu mamy hot pressa. Jeżeli chodzi o papier na sam początek, to zdecydowanie polecam bardziej cold pressa. To jest ten taki papier, który jest drobnoziarnisty. I on zdecydowanie na sam początek jest najlepszym rozwiązaniem ze względu na to, że wybacza bardziej grzeszki. Także materiały jakościowo. Szczerze, daruj sobie kolejną farbkę, kolejny kolor, bo uważasz, że jeszcze takiego koloru nie masz. Zdecydowanie postaw na lepszy papier. Szkoda, że na początku swojej drogi o tym nie wiedziałam, bo rzeczywiście uchroniło by mnie to od wielu różnych niemiłych wpadek, ale też od tego, że nie rzuciłabym po prostu tych farb w cholerę. Zatem, jako pierwsza rzecz to papier. Punkt drugi, jak radzić sobie z nadmierną ilością wody? Przyznam, że na samym początku nie była to łatwa sprawa, bo nie dość, że to jest kwestia pędzla i włosia, jakie kupisz, bo możesz wybrać sobie wiewiórkę, czyli ona jest bardziej chłonna, sobola, który jest mniej chłonny. No już tam sztywności, inne rzeczy, to już jest inny temat, ale kontrola wody. No, to nie jest prosta sprawa. Większość osób używa do tego ręcznika papierowego bądź też papieru toaletowego. No i niestety on może sączyć tej wody za dużo bądź też za mało, bo po prostu za słabo przyłożysz ten pędzel i w efekcie nie otrzymujesz tego balansu, czyli idealnej ilości wody. I tu żałuję, że tak późno trafiłam na te cacko, ale jest to gąbeczka celulozowa. Jak widzisz, jest brudna, jest sucha. Ona swoje właściwości zyskuje wtedy, kiedy jest wilgotna, jest po prostu zamoczona i ona jest idealna do kontrolowania wody, kontrolowania ilości koloru, który kładziesz. Ale więcej o tej gąbeczce, co możesz ją zrobić, znajdziesz w moim filmie na kanale o kontroli wody. Cacko zmienia po prostu żyćko. No to jest istny game changer, zdecydowanie. Punkt trzeci. Jak uniknąć zlewania się wszystkiego w jedną całość i przemalowania swojej pracy? Tak, to też na początku sprawiało dużo problemu, bo jednak chce się bardzo szybko osiągnąć efekty, żeby to było fajnie, szybko wyszło. Najlepiej, żeby to tak stworzyć, żeby od razu było widać ten efekt, czyli namalowałaś pędzlem już coś, położyłaś kolor i już masz wszystko gotowe. No niestety tak to nie wygląda i tu to jest idealna forma do ćwiczenia cierpliwości, bo to wszystko musi być robione na spokojnie. Przede wszystkim trzeba mieć przygotowany plan, co, gdzie, jak. No i kolejna rzecz, moje kochane. Pomiędzy sobą warstwy to my suszymy. Suszymy, suszymy, nie nakładamy kolejnego koloru na tą warstwę poprzednią, jeżeli ta pierwsza nie jest sucha, bo to wszystko traci sens, bo to wszystko zaczyna się zlewać w jedną całość, a ostatecznie na środku powstaje ci kalafiorek, czyli taki w środku zostaje jasna plama, a na zewnątrz są takie ładne brzegi kalafiorka i tam jest bardziej skupiony kolor. Przez to, że warstwy między sobą nie przesychają. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak ja przygotowuję się do takich rzeczy i jak zapewniam sobie taki spokój ducha i pełną radość z malowania, to koniecznie zajrzyj do moich tutoriali. Tam zrozumiesz, dlaczego ważny jest plan przesuszanie warstw jedna po drugiej, bo to zdecydowanie pomaga ci panować nad kolorami, które tworzysz, nie robić jednej plamy, ale również zapobiega przed
przemalowaniem. Jeszcze jedna mała wskazówka. Jeżeli przyciemniasz swoją pracę, to przyciemniaj ją całościowo. Czyli nie robisz wszystkiego na raz w jednym punkcie, tylko ten detal, czyli ten przyciemnianie pracy robisz dopiero na sam koniec i akcentujesz jedna rzecz, aby bardzo mocno ściągnęło ci wzrok. Zatem planujmy i cieszmy się etapem tego, jak praca powstaje i nie spieszymy się i suszymy. Punkt czwarty. Jak uzyskać trójwymiar w pracy? I tu tak naprawdę wchodzimy na moje ulubione terytorium, bo na samym początku nigdy nie zwracałam na to uwagi, jak zaczynałam. To było coś na zasadzie takiej: mamy bardzo ładny kolor, ten kolor sobie używam, im on jest bardziej intensywny, on jest bardziej kryjący, tym w sumie lepiej. A no, nie do końca o to w tym wszystkim chodzi, bo malujemy, akwarelą malujemy tak, że tworzymy sobie ten kolor warstwami, czyli to jest ten tak zwany pięknie laserunek. Tu dowiadujesz się, że farba to nie tylko kolor, ale również właściwość danej farby, czyli co tą farbą możesz zdziałać i co możesz nią osiągnąć, czyli co oznaczają wszelkiego rodzaju oznaczenia z tyłu na tych tubkach czy kosteczkach. I tu ten trójwymiar pomaga ci osiągnąć farby, które mają kółeczka puste, bądź też kwadraciki puste. Wszystko zależy od producenta. A ta pusty kwadracik oznacza transparentność, czyli że dany kolor jest na tyle przeźroczysty, że wszystko spod spodu prześwituje. I tu dokładnie ten laserunek możesz zobaczyć w trakcie, jest również film na kanale, w trakcie malowania tych kokosów. Tam wyjaśniam trzy zasady laserunku. Koniecznie tego zajrzyj, bo ta umiejętność, no, zdecydowanie również zmienia żyćko i podejście do malowania akwarelami. Punkt piąty, czyli jak ratować swoją pracę? Czy da się zabrać farbę, tą, która została już położona, czy też nie? Pomyślisz sobie, ale jak to? No przecież położysz farbę i co, czy da się ją zdjąć? No ale to da się ją zdjąć, jak ona jest mokra, czy papier jest mokry. No, powiem ci, że szkoda, że wcześniej o tym nie wiedziałam na początku swojej drogi, bo to zdecydowanie też ułatwiałoby mi pracę, ale też dawałoby taki wewnętrzny spokój, że ja wciąż mogę pracować na tej pracy i coś robić. Jednak podstawą tego wszystkiego jest również materiały, na których pracujesz, czyli no, bawełnę musisz mieć do tego, żeby robić takie rzeczy. Kolejna rzecz to farby, czyli te, które mają oznaczenie, że jest je łatwo unieść. No i moje odkrycie to są te pędzelki do wymywania. Są na tyle sztywne, ale na tyle miękkie, nie są na tyle ostre, aby zniszczyć papier. Ja za chwileczkę pokażę ci je w akcji, jak to wygląda i co, jaki efekt można nimi uzyskać. I powiem ci tylko jedno. Wymywanie koloru, nawet kiedy on już wysechł, nie jest już jakimś zbyt dużym problemem. Wystarczy odpowiedni pędzel, odpowiednia umiejętność i jedziemy. I za chwilkę ci to pokażę. Spójrz, w trakcie malowania poleciało troszeczkę farby za dużo i trafiła na obieg samej muszelki. Wystarczy teraz nałożyć trochę wody na te elementy, które chcesz usunąć, a później delikatnie poruszać, czy okrężnym ruchem, czy lewo-prawo, i to, co uda ci się unieść, zbierać ręcznikiem papierowym. I spójrz, już tutaj bardzo dobrze widać, jak została usunięta farba i ta farba była sucha, bo ja w trakcie malowania suszyłam to suszarką. A tu już nasza koleżanka muszelka zyskała oprawę i przyjrzyj się dobrze z bliska. No, nie widać tego tutaj, że powstał tutaj zaciek i bardzo ciężko i ta muszla była zajęta przez tło. Zatem jak dla mnie, bomba. I jeszcze szybciutkie spojrzenie w detalu. Tak, uratowane. Teraz już wiesz, jaki jest pięć rzeczy, o których chciałabym wiedzieć wcześniej, zanim zaczęłam swoje przygody z malowaniem. Po pierwsze, to zdecydowanie jakościowe materiały. I tu naprawdę postaw na bawełnę. Będziesz sobie bardzo wdzięczna, postaw na bawełnę. Dwa,
to gąbeczki celulozowe, niezastąpione przy kontroli wody, ale również idealnie sprawdzają się do prostowania prac. Film o prostowaniu prac jest również na moim kanale. Trzecie to nie spieszymy się, planujemy swoją pracę i cieszymy się z każdego etapu. Przesuszamy warstwy pomiędzy sobą i powoli dążymy do celu, do etapu, który zaplanowałyśmy. Czwarte to laserunek, czyli wykorzystujemy to właściwości swoich farb, że są transparentne i możemy budować kolory bądź je też zmieniać. To zmienia totalnie podejście do malowania, bo możesz tworzyć naprawdę niesamowite rzeczy. Oraz piąte to wymywanie koloru i wymywanie farby, nawet kiedy ona już wyschnie. I tu te moje ulubione narzędzie, czyli pędzelki do wymywania, no, czyste złoto. I teraz pomyślisz sobie, kurczę, to cóż ona ma za wisienkę? Ha, bardzo fajną. Będziesz bardzo zaskoczona. Zatem przejdźmy do wisieneczki. Czy zastanawiałaś się kiedyś, czy może być jakaś różnica w kolorze, w kolorach transparentnych? No, same z siebie są przezroczyste, czyli jest tam zdecydowanie więcej, jakby ten kolor powoduje to, że jest on prześwitujący, ale czy może być jakaś różnica między tymi kolorami? Jeżeli gdzieś o uszy omknęło Ci się hasło pod tytułem świetliste kolory, transparentne, no to jesteś w domku i już za chwilę wyjaśnię Ci i pokażę Ci, na czym tkwi tutaj sekret tego, że kolor transparentny jest bardziej świetlisty jeden od drugiego. Transparentność i tą świetlistość pokażę Ci na tych dwóch kolorach i to są dwa róże, jeden to jest Rhodonite Genu, a drugi to jest Queen Acridone Rose. I teraz proszę, spójrz, jak te kolory będą płynąć. Jak wygląda ten kolor po wyschnięciu? Obydwa są to bardzo przepiękne kolory. Za chwileczkę zobaczysz ten drugi. Spójrz, jak ten kolor niesie ze sobą światło. No, jest po prostu, to jest mój ulubiony róż i tak naprawdę jest idealny do wszelkiego rodzaju kwiatów. Jest po prostu obłędny. Mogłabyś spojrzeć, że te kolory są naprawdę bardzo do siebie podobne, szczególnie jeżeli są mokre. Natomiast po przesuszeniu ten kolor, on tak jakby trochę te oznaczone Queen Acridone, one zostają dalej w takiej mocy mokrej, natomiast te zaczynają po prostu tak wysychać i tracą tą swoją, ten blask takiej wody, tak jak wygląda, jakby był mokry. I za chwileczkę to zobaczysz. Proszę spójrz, te kolory już przeschły, no i myślę, że widać, jak ten Queen Acridone jest, on jest tak czysty, tak satynowy, jakby nie ma w nim żadnego szumu, tak jak na przykład tutaj. I w większości farb, zobacz, że po wyschnięciu ten kolor rzeczywiście troszeczkę blaknie, natomiast w tych kolorach Queen Acridone nie ma takiej sytuacji. Teraz już wiesz, że kolory transparentne, które są świetliste, czyli mają w sobie takie światło, nie stają się matowe nawet po wyschnięciu i dają, naprawdę one są bardzo żywe, czasami kamera nie jest w stanie oddać tego efektu, na żywo zdecydowanie to o wiele lepiej widać, no i to są wszystkie kolory, które zaczynają się od hasła Queen Acridone. Oczywiście tego wszystkiego nie dowiedziałabym się, gdybym nie popełniała błędów. Popełnianie błędów powoduje to, że zaczynasz szukać rozwiązań i to sprawia, że coraz bardziej rozwijasz się w tym, co robisz, więc malujcie, twórzcie, szukajcie nowych rozwiązań, bo malowanie akwarelą to jest zdecydowanie uczta dla duszy i zmysłów.
To na dzisiaj tyle. Pięknie dziękuję za ten wspólny czas. A teraz ty powiedz mi, czy dodałabyś coś jeszcze do tej listy? Koniecznie daj mi znać w komentarzu. A jeżeli tematy związane z akwarelą są dla ciebie interesujące, to ja oczywiście bardzo serdecznie zachęcam cię do subskrybowania mojego kanału. A widzimy się już za tydzień w kolejnym filmie. A w kolejnym filmie czeka na ciebie gwiazda. Do zobaczenia. Pa!